Dzień dobry, witam wszystkich oglądających program na temat Indiana. Nazywam się Piotr Dobrowolski, jestem właścicielem firmy Moto Exclusive w Lublinie oraz w Gdańsku. Chciałbym Państwu przedstawić model Indiana Roadmastera oraz markę Indian, najstarszą markę motocykli ciężkich z USA, która zaczęła swoją przygodę w 1901 roku. Chciałem Państwu opowiedzieć troszeczkę coś na temat właśnie Indiana i zarazić Was moją pasją, moją, moją przygodą właśnie z, motocykle, z motocyklem, z motocyklizmem po sporcie, tak, po koszykówce. Chciałem przede wszystkim powiedzieć, że Indian wrócił dopiero na rynek światowy w 2014 roku po bardzo długiej nieobecności w takiej skali, jakiej teraz wrócił. Tak. Mieli bardzo duży problem, i można powiedzieć, mieli bardzo dużo konkurencji na rynku amerykańskim, i przegrali przetarg wojskowy, i przez to zostali odsunięci na drugi plan. Tak, i firma po paru latach po prostu, można tak powiedzieć, że zbankrutowała i opuściła rynek na całym świecie. Tak? Firma wróciła na, na światowe rynki w 2013 roku po długiej nieobecności, ale wróciła naprawdę z bardzo dużym uderzeniem. E, założenia, jakie sobie zakładali e, właściciele firmy Polaris, e, były naprawdę paroprocentowe. Po roku uderzyły w naście procentów, a teraz sięgają trzydziestu paru procentów rynku głównie amerykańskiego. E, firma, firma Indian, e, czym się wyróżnia, o czym chciałbym powiedzieć, e, co jest uważam najważniejsze na tą chwilę przy motocyklach tej tego można powiedzieć tego formatu tej jakości. To jest to, że firma wyszła do ludzi, słucha ludzi i zrobiła to, co ludzie potrzebują, tak? Co jest w motocyklu najważniejsze? Motocykl przyspiesza, skręca i hamuje. I tak opisują wszyscy, którzy wyjeżdżają od nas z salonów, czy z Lublina, czy z Gdańska, czy z każdego innego salonu Indiana w Polsce czy na świecie. Ludzie wszyscy mówią jednym głosem i opisują ten motocykl trzema słowami, wracając po jeździe testowej, że przyspiesza, skręca i hamuje. Ale Indian zrobił naprawdę bardzo duży krok do przodu w stosunku do ludzi, żeby ludzie czuli się bardzo komfortowo na swojej maszynie za nie oszukujmy się małe pieniążki i zrobiła coś, która, czego, czego żadna firma nie dokonała do dzisiejszego czasu. Dla każdego kraju na świecie zrobiła język do nawigacji, tak? Jest to najnowsza nawigacja, najnowsza, najnowsza funkcjonalność można powiedzieć, jakość dotykowa, czy w rękawiczce, czy bez rękawiczki przy języku, możemy włożyć nawet duński, który praktycznie na, na tą chwilę nie ma nawet dealera, tak. Możemy, możemy zmienić, sprawdzać sobie ciśnienie opon, możemy sprawdzać sobie zużycie oleju, stopień co do metrów, do kilometrów przejechanych paliwa, tak, czy musimy tankować, czy nie. Wciskając guzik stacja, nawigacja wyszukuje najszybszą stację, najbliższą stację, gdzie możemy zatankować swój pojazd odpala się w parę sekund, tak, wszystko nie wgrywa się, jest bardzo fajny funkcjonalny schowek, to pokażę tutaj ręką, tutaj wkładamy telefony bardzo duże w typu jak iPhone czy Samsung, tak, możemy włożyć, jest do tego gumowa ochrona dla naszego telefonu, ale co, co jest najważniejsze przy, przy motocyklu, jest moim zdaniem prywatnym, do czego ja się przekonałem, ponieważ też z boku, tak jak większość z Państwa, nie znają firmy, tak? Albo znają firmę, tylko myślą, o dopiero wróciła na rynek, zobaczmy, co pokaże, ile kilometrów przejedzie. Tak? Ja staram się na swoim profilu wrzucać w Ameryce w szczególności e, przebiegi, tak? dochodzą do 200 tysięcy kilometrów, ponieważ są ludzie, którzy po Ameryce naprawdę potrafią jeździć cały rok. E, w Polsce u nas, u nas w firmie mamy paru jeźdźców, klubowiczów. Czy też y, ludzi, którzy jeżdżą na Indianie, przekroczyli już y, 30 parę tysięcy kilometrów, i cała sprawa odbywa się tylko na wymianie oleju, nic więcej. Olej, filtr i tyle, i jedziemy dalej. Yy, ale co jeszcze, jeżeli mówimy o przekonaniu, żeby powiedzieć Państwu, co mnie bardzo przekonało, a to Wam też powiem, dlaczego tak jest. Gwarancja jest pięcioletnia. Gwarancja pięcioletnia mówi sama za siebie, że ten motocykl jest idealny, tak? że firma, która wypuściła to, na rynek wie, że nie będzie miała tak zwanych zwrotów, napraw. Tak? Bo tego nie chce, bo za wszystko musi płacić. Więc jak wyjeżdżacie motocyklem od nas z salonu, czy z każdego salonu Indiana na świecie, macie pięcioletnią gwarancję na wszystkie podzespoły. Także to jest bardzo, bardzo ważna, bardzo ważna rzecz. Do tego, co zacząłem jeszcze zdanie, co mnie bardzo przekonało, tak, bo jeździłem na innych motocyklach całe życie. Dopiero jak firma wróciła w 2013 roku, będąc w Stanach, zapoznałem się, zobaczyłem, obejrzałem, nie jeździłem, nie usiadłem. Po raz pierwszy sam się przyznam. Też każdemu to mówię, nie usiadłem od razu, bo jeździłem innym, inną marką, tak. W następnym roku wracając, usiadłem, bo już widziałem, co się dzieje, tak? Jak ludzie jeżdżą w Ameryce, w szczególności jeżdżąc samochodem, przemieszczając się z punktu A do punktu B. Coraz więcej tych motocykli widziałem na drodze i zadowolonych ludzi, na parkingach, w salonach, podjeżdżałem, pytałem tak z ciekawości. Wszyscy bardzo chwalili, mówili, że to jest coś innego. Tak. Skorzystałem z okazji, żeby się przejechać u dealera w USA yy, motocyklem demo, tak, testowym. Dał mi go dosłownie na godzinkę czasu, żebym sobie pojeździł, mi wystarczyło 15 minut. W 15 minutach naprawdę coś tak jak klik, było małe klik tak. i od tego momentu już nie widziałem nic innego jak tylko prosty e-mail do, do, do Indiana i powiedziałem tak, jestem, tak, muszę to, muszę to mieć, tak, chcę być, chcę to budować, pokazywać, ponieważ sam, sam yy, na swoich odczuciach i na, na swoich takich parametrach jezdnych widziałem jedną rzecz, tak, kąt skręcania, pochylenia, tak, zawsze wszyscy mamy z tym wszyscy problem, na zakrętach, na ostrych łukach ten motocykl sam skręca i to, to przekonało mnie, przekonuje wszystkich właścicieli Indiana, których ja znam, którzy opisują to jak się jeździ, tak, Ludzie, to, to jest naprawdę śmieszne i to nie jest tylko, że teraz się reklamujemy i mówimy, ale ludzie potrafią przyjechać do nas na serwis innym motocyklem, czy to japońskim, czy, czy amerykańskim, żebyśmy zmienili mu olej, dołożyli mu jakieś filtry, gadżety tak do jego motocykla. To robimy w tym czasie, grupa serwisantów pracuje nad tym. Z nudów, czy z tego, żeby zobaczyć też jak to jeździ, ludzie wyjeżdżają, przejeżdżają się dosłownie 10 kilometrów, wracają, już to jest nie pierwszy przypadek, już nie odbierają swojego motocykla. Nie odbierają swojego motocykla, motocykl ich zostaje na serwisie, wyjeżdżają nowym Indianem. I to też jest na profilu, możecie sprawdzić na Moto Exclusive na Facebooku, że to się tak odbywa. Ludzie po prostu nie wiedzą i jest jedno przesłanie do Was wszystkich. Jeżeli chcecie cokolwiek powiedzieć, albo zobaczyć jak Indian wygląda, jak jeździ, to wystarczy tylko spróbować. Zapraszamy do, nas, do naszych salonów, czy na północy, czy tutaj w Lublinie, żebyście spróbowali. Zobaczyli, mamy, mamy domówki dostępne od Indiana Scouta do Roadmastera i po środku możemy wypróbować jeszcze Chiefa, tak? czy Vintage, czy Dark Horse. Różne mamy motocykle, bo to się zmieniają. Jeżeli możliwość jest skupienia domówki, a my mamy możliwość sprzedaży, sprzedajemy też dla tych, którzy przyjeżdżają, przejeżdżają się. Nie mają z tym problemu, że motocykl ma 2-3 tysiące kilometrów. Ale zapraszamy na jazdy testowe.